Cześć dziewczyny, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na domowe spa, także mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Odkryjemy kilka nowych kosmetyków, przetestujemy je, więc zaopatrzcie się w dobrą herbatę, ewentualnie winko. No i do dzieła. Oczywiście najważniejszym krokiem jest zmycie makijażu, także sięgnę po mój ulubiony płyn micelarny. To jest akurat Taupe Białe Kwiaty. Jak wiecie, uwielbiam go za zapach, za to, że ładnie zmywa makijaż i przede wszystkim moim zdaniem jest też genialny, jeżeli chodzi o takie zostawienie skóry oczyszczonej, także to jest naprawdę bardzo fajny kosmetyk i też przyjemnie mi się z niego korzysta, dlatego też chciałam Wam go dzisiaj jeszcze raz pokazać, żebyście ewentualnie na niego spojrzały na półkach, ewentualnie dam Wam linka. Taupe jest to generalnie taka marka, która bardzo dba o to, żeby nasza skóra była nawilżona, żeby te składniki, które w sobie zawiera, a one są naprawdę bardzo naturalne, ponieważ tutaj mamy różę stulistną, jaśmin, stokrotkę, które bardzo dobrze dbają o naszą skórę i Taupe stawia przede wszystkim na to, żeby właśnie były to produkty, składniki pochodzenia organicznego, żeby nasza skóra naprawdę miała dobrą taką właśnie barierę ochronną i żeby przede wszystkim była bardzo wypielęgnowana. Jeżeli chodzi o makijaż oczu, możecie użyć oczywiście płynu micelarnego, natomiast ja bardzo często sięgam po dwufazowy płyn z Bielendy i muszę Wam powiedzieć, że Bielenda moim zdaniem robi jedne z najlepszych płynów, które zmywają Wam właśnie makijaż oczu, ponieważ są dwufazowe, delikatne dla naszych oczu, nie podrażniają ich, nie robią takiego efektu mgły, a dodatkowo bardzo ładnie nawilżają tą strefę pod oczami, także to jest naprawdę produkt godny polecenia, który Wam dobrze zmyje makijaż, no i moim zdaniem da też komfort właśnie przy demakijażu, także naprawdę bardzo dobry kosmetyk, jeżeli jeszcze nie próbowałyście, to koniecznie sprawdźcie. On jest tani, dobry, natomiast moim zdaniem naprawdę warto mieć coś takiego, co jest specjalnie przeznaczone do makijażu oczu i moim zdaniem Bielenda będzie bardzo fajnym rozwiązaniem. Taki demakijaż pierwszej warstwy jest oczywiście bardzo ważny, natomiast w głębszych partiach skóry zostaje nam odrobina makijażu, tych zanieczyszczeń z całego dnia, także ważnym elementem i też moim zdaniem nieodzownym krokiem pielęgnacji wieczornej jest oczyszczenie twarzy olejkiem. Dzisiaj będziemy testować Yossi, to jest olejek do demakijażu śliwka morela i on dodatkowo posiada w sobie organiczny olej krokoszy, organiczny olej z pestek moreli, olej z pestek śliwki, olej rydzowy, organiczny olej jojoba, naturalna witamina E i olej rokitnikowy. I to jest moim zdaniem genialny skład, bardzo też fajnie działający na naszą skórę, zwłaszcza olej z pestek moreli, który działa nawilżająco. Zobaczymy sobie, jak pachnie. I nałożymy go na całą buzię. Myślę, że 2-3 pompki. Ale słuchajcie, pięknie pachnie, bo jest tam olejek z pestek śliwek. Ja uwielbiam go, nie wiem jak Wy, ale ja generalnie bardzo się relaksuję przy takich zapachach. I wystarczy go, słuchajcie, zetrzeć taką mokrą ściereczką, oczywiście ciepłą, przykładając do skóry twarzy. Dzięki temu usuniecie z głębszych warstw skóry zanieczyszczenia i dla Was będzie to jeden z ważniejszych kroków demakijażu, ponieważ przy tak oczyszczonej skórze śmiało można wykonać peeling i resztę pielęgnacji. Jeżeli używacie olejku do demakijażu, pamiętajcie o tym, żeby oczyścić Waszą skórę żelem do twarzy. Możecie użyć pianki, żelu, tak naprawdę każdy kosmetyk się sprawdzi. Natomiast dla mnie fajnym rozwiązaniem jest połączenie foroluny, bądź też takiego urządzenia, które dodatkowo peelinguje naszą skórę, sprawia, że jest dobrze ukrwiona. Także to jest moim zdaniem duet idealny. Natomiast jeżeli używacie raz na kiedyś peelingu, możecie ten krok pominąć, ponieważ sam w sobie peeling dobrze oczyści Waszą skórę, usunie martwy naskórę. I ja teraz testuję produkt Beauty Formula i to jest produkt, który zawiera sobie węgiel aktywny, dodatkowo ma drobinki zdzierające i ładnie usuwa nam martwe naskórek, także to jest przyjemny kosmetyk, bo on mimo iż jest właśnie wyposażony w te drobinki ścierające, nie przesusza nam skóry. Bardzo często produkty z węglem aktywnym działają troszeczkę wysuszające, ponieważ bardzo dobrze oczyszczają naszą skórę z toksyn, zanieczyszczeń, także przy tym kosmetyku nie musicie się tego obawiać, ma taką fajną kremową konsystencję i dodatkowo jest w dobrej cenie, także bardzo Wam polecam, ja ten peeling już używam od ponad 3 tygodni, natomiast chciałam Wam pokazać w domowym spa, że się dobrze sprawdza, dlatego też dzisiaj Wam chciałam pokazać ten kosmetyk w akcji, natomiast moim zdaniem jest to łagodniejsza forma peelingu, także tutaj nie musicie się obawiać takiego zdzieraka produktu, który Wam podrażni skórę,
To jest taki kosmetyk, który się stosuje na co dzień, a dodatkowo dzięki temu, że posiada sobie węgiel aktywny, ładnie Wam oczyści skórę, jeżeli macie skórę przede wszystkim skłonną do wyprysków. Ja ostatnio miałam ten problem, albo skórę bardzo przytłuszczającą się, to węgiel aktywny będzie moim zdaniem idealnym rozwiązaniem przy takim problemie. Jak widzicie, moja skóra już jest oczyszczona, jest idealnie gładka, natomiast jest lekko zaczerwieniona, ale to jest normalny efekt po peelingu, dlatego teraz przyszła pora na maseczkę, która usuwa nam ze skóry właśnie jeszcze zanieczyszczenia, które ewentualnie zostały. Świetnie usuwa nadmiar sebum i przede wszystkim ładnie pozostawia taką skórę oczyszczoną. I zobaczcie, co dla Was znalazłam. No po prostu jest fenomenalna ta maska z Toni Moly. I to jest maska, która ma działanie dosyć specyficzne, ponieważ w momencie, kiedy nakładamy tą maseczkę, powstają pęcherzyki powietrza, dzięki czemu usuwa się nadmiar sebum, oczyszcza przede wszystkim nasze pory, otwiera je i usuwa nadmiar tych wszystkich zanieczyszczeń, które tam jeszcze zostały. Główne składniki to błoto termalne, które służy do absorpcji sebum, woda gazowana, która czyści pory, tauryna, która nawilża je i zmniejsza stół morska, zawiera w sobie minerały o działaniu czyszczącym i kojącym, oraz mamy tol, który znalazł się w składzie maski, dzięki czemu zwiększa dodatkowo intensywność oczyszczania porów. Także jak widzicie, dużo tych składników jest na naszej skórze i dzięki temu nasza skóra jest po prostu bardzo dobrze oczyszczona, ale myślę, że to jest fajne rozwiązanie dla osób, które szukają przede wszystkim dla siebie takiej maseczki silnie oczyszczającej, a jednocześnie, która naprawdę bardzo ładnie wygląda. Gdy nasza skóra jest już oczyszczona, warto użyć toniku złuszczającego. Zima jest idealną porą na to, aby właśnie takich toników używać. I pamiętajcie o tym, żeby tonik był dobrze dobrany dla Waszej skóry. Skóry tłuste i mieszane mogą jak najbardziej używać troszeczkę mocniejszych toników, natomiast ja preferuję takie delikatne złuszczenie. Raczej nie jestem fanem takich bardzo mocnych kwasów. Po 30 jak najbardziej, natomiast jeżeli jesteście jeszcze przed 30, spokojnie możecie używać takich delikatnych toników złuszczających. Tutaj Bielenda ma swoją propozycję. W skład tego toniku wchodzi kwasy migdałowe, kwasy sikimowe, kwas laktobionowy, kwas mlekowy, a tutaj bardzo często takiego toniku możecie używać 7 dni pod rząd przy takim już typowym zabiegiem eksfoliacji w gabinecie. Natomiast jeżeli chcecie delikatnie złuścić Waszą skórę, to po prostu przykładacie płatek kosmetyczny do skóry i delikatnie przyciskacie takim płatkiem po całej skórze i po prostu złuszczacie ją, także Wasza skóra będzie idealnie przygotowana na kolejny kosmetyk, jakim jest serum. Także przechodzimy do aplikacji. Po nałożeniu toniku złuszczającego jest normalne, że skóra się robi delikatnie zaczerwieniona, natomiast warto odczekać pół godzinki po nałożeniu takiego toniku, żeby skóra się fajnie złuściła i żeby ten kosmetyk zaczął ewidentnie działać, zanim nałożycie serum. Ja ostatnio uwielbiam, słuchajcie, serum z Kiehl's'a. Ja wiem, że generalnie, znaczy ja myślałam generalnie, że to jest po prostu ściema, że to serum jest bardzo promowane, natomiast jak go kupiłam, naprawdę uwierzyłam w jego działanie. Bardzo mi ładnie leczy niedoskonałości, sprawia, że skóra jest taka nawilżona, także kilka kropel wystarczy, żeby to serum, słuchajcie, zaaplikować na skórę i naprawdę budzicie się z bardzo ładną, zadbaną skórą. Także takimi wklepującymi ruchami nakładamy to serum. Tutaj w okolicy oczu też uważamy. Jak już serum się wchłonęło, ostatnim krokiem będzie krem. Ja używam akurat tego z Dr. G. To jest genialny kosmetyk, jeżeli chodzi o nawilżanie i przede wszystkim ochronienie tej bariery skóry. I ma taką konsystencję masełka, która się świetnie rozprowadza na skórze, także to jest genialny kosmetyk na zimę. Sprawdza się również ranem, także ja już Wam pokazywałam kiedyś, że on jest idealną bazą pod makijaż. Bardzo Wam ten kosmetyk polecam. Świetnie się sprawdza, jeżeli chodzi o ochronę skóry, nawilżenie i przede wszystkim ukojenie. Dziewczyny, to by było na koniec, jeżeli chodzi o domowe spa. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas. Widzimy się w nowym roku. Czekam na Wasze pomysły na kolejne filmy, także ściskam Was cieplutko, szampańskie zabawę i naprawdę wielu, słuchajcie, sukcesów w nadchodzącym roku. Ściskam Was cieplutko. Pa!